Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Droga do Grand Championa. Ja sobie od razu losuję samochód. Gramy Paladynem, a nasza ranga to Champion 1 Dywizja 3. Ciśniemy na klawiaturze, chyba że tam będą słabe okoliczności, to znaczy wywali teammate'a, albo będziemy przegrywali 2-0, albo będziemy przegrywali, będzie mniej niż połowa spotkania, albo nie będziemy wygrywali i będzie mniej niż minuta. O, takie mamy zasady chyba na dzisiaj. Są to ruchome zasady, teoretycznie mam już każde zagranie odblokowane i mogę grać na padzie, ale tak sobie ustaliliśmy, żeby było ciekawiej. Dobra. Ja to po prostu kopnę, może zadziała? Dokładnie. Najprostsze kopnięcie na świecie, dalej działa. To jest niesamowite. A nie, czekajcie, nie ładny strzał, tylko chciałem napisać dzięki. Nie wierzę, że sam siebie pochwaliłem na quick chacie. No, widziałem, że są źle ustawieni. I takie kopnięcie w bramkę jedynie powyżej ziemi już zadziałało. Nie, nie po wznowieniu. Proszę. Dobra, nie będzie zagrożenia. Tutaj tak kiedyś środkowanie poszło, ale nic się nie stało ostatecznie. I pusta bramka, jak to banan szybko strzeli. Dobra, jednak nie. Jednak nie tym razem. Ja sobie wywalę piłę i znowu się cofnę do bramki, bo banan tam już jest w narożniku. I solowa akcja. Tutaj wywalił piłkę, w zasadzie oddał ją przeciwnikom w momencie, kiedy ja byłem na pozycji i mogłem ją zabrać. Także jak widzicie waszego teammate'a, tak ustawionego jak ja byłem, to zostawcie mu piłkę, to wyjdzie zdecydowanie lepiej niż oddanie jej przeciwnikowi za friko. No ale dobra, spróbujemy, tutaj nie da się zniszczyć. A ten podał do banana, ja chciałem to zrobić, on to zrobił za mnie. Więc wyszło fajnie, ja nie będę od razu strzelał, żeby kontra nie poszła, bo raczej bym tego jakoś fajnie nie skontrował. Banan nadjeżdża z piłą, zobaczymy co zrobi. Też chyba fajniejsze by było uderzenie od razu pod poprzeczkę, albo nawet nad poprzeczkę, to oni by się przestraszyli i wywalili. No i niestety nie dało rady obronić tym razem. Co to się stało? Jakbym umiał się rozglądać kamerą na tym czymś, to by było wygodniej, bo bym mógł zobaczyć potem na powtórce, co się dokładnie stało, ale nie potrafię. Dobra, banan jedzie do piłki, więc powiedzmy, że jej nie jest źle. Ja to sobie wykopię. O, właśnie tak. Zaraz możemy być zniszczeni, dlatego podskoczę od razu. Niestety wyszło to dosyć średnio i wyczuwam kłopoty Majdana. Najmana, kłopoty, nie Majdana. Ale banan już kontroluje fajnie piłkę. Fajny flick. Teraz zobaczcie, przez to, że on zrobił takiego flicka, to oni spanikowali i polecieli w dwójkę, więc była duża przewaga. Ale teraz banan z kolei cofnął się aż do swojej bramki. Tutaj zrobiłem lekkie przeczyszczenie przeciwników, ale cofnął się aż do swojej bramki zebrać boosta, więc był całkowicie odcięty od gry. Więc też jak się cofacie, to pozbierajcie te takie dwunastki, żeby aż tak bardzo nie odjeżdżać od piłki. No to wtedy jesteście przez chwilę, nawet całkiem długą chwilę, jak na realia Rocketa, bezużyteczni. Dobra, banan atakuje i będzie aerial, dlatego ja już się szykuję na kontratak. No zapewne taki będzie. Dokładnie, już lecą z atakiem, może też się pokuszam na podlecenie. O, tak, tego brakowało. No nie, prawie to trafił, jakoś spadając na piłkę. Dobrze, że byłem ustawiony. Nie wiem, czego się oczekiwać w tym momencie, trochę ciężko mi tutaj, lubię banany jako owoce, ale ciężko mi je wyczuć w tym momencie. Dobra, banan nadciąga, bardzo ładne uderzenie i to będzie bramka. No, to jest to co mówiłem, mocne uderzenie, jeżeli leci w bramę i leci mniej więcej pod poprzeczkę, to tutaj mało kto broni. Wystarczyłoby, żeby on najpierw się zaczął cofać, rozpędził się, to pod sam koniec by miał dużo łatwiej do tego wyskoczyć i to obronić, ale tak nie zrobił i padła brama, no. Dobra, banan, zostaw mu tę piłkę, bo myślałem, że będzie do niej jechał. Nie chciałem, żebyśmy tam byli razem. Tutaj się ustawiam w bramce, jakby miał paść strzał. Dobra, banan, wykopuj to, ja sobie asekuruję. Okej. Dobra, oddanie nam piły i mamy teraz czas na kontratak, bo on się wywalił turbo. Ja zabiorę jeszcze przyspieszenie, bo jest blisko, zniszczy jednego przeciwnika. I teraz banan może to dośrodkuje, może strzeli. Prawie, bardzo blisko, ale fajna akcja już była bramkowa. I znowu ładnie banan przebił piłkę do nich.
Ja się trochę tutaj dalej będę trzymał od piłki, bo była dosyć mocno rozpędzona i każdy mógł dać mocny strzał w każdej chwili. I się rozpędzę, wywalę w to. Tamten spanikował i dobitka banana na 3-1. No i zobaczcie, nie wskakiwałem na ścianie. Nie podskak... No dobra, zostałem zniszczony, więc to by i tak nic nie zmieniło. Ale generalnie starajcie się, jak jest możliwość, nie skakać na tej bocznej ścianie, bo to was tylko wywali w pole. Okej. Cofnę się od razu do bramy. Chyba nóż zaraz by było uderzenie ze strony przeciwnika. Ładna wrzuta, ja jestem trochę za bardzo w tyle. Ale dobra, znowu się cofniemy. Gramy bezpiecznie, bo wygrywamy. Nie musimy strzelać bramki, to troszeczkę defensywnej gry nie zaszkodzi. Strain pewnie kopnie piłkę właśnie tak, że się odbije tutaj do mnie. Dokładnie. Zamiast sobie przytrzymać, to ją oddał przeciwnikowi. Tego chciałem zniszczyć, ale się nie udało. Banan bardzo ładnie do boku to wybił. Okej, okay. Z tym nie będzie zagrożenia. Dawaj, banan ciśnie. Ładnie, ładnie, ładnie teraz zaczął grać banan. Może znowu to przebije wysoko nad nim. Nie udało się. Ale ja to jeszcze dam radę jako tak obronić. Dobra, kopnijmy na prawo do banana. Coś tam chciałem powiedzieć, coś mi nie pasowało, ale... To już przymknijmy oko. A, dobra, że strasznie długo banan się wracał. Że ja tam broniłem samodzielnie, a banan sobie jeździł w poszukiwaniu boosta na boki. Ale powiedzmy, że udało się to jakoś obronić. Ale zasadniczo starajcie się nawet bez boosta cofnąć, pozbierać ewentualnie 1-12, żeby być po prostu w defensywie, pomóc swojemu teammate'owi. Dobra, kolejne spotkanie Freyo w teamie, który ma bardzo podobny samochód do nasz. Też Paladin, też w takim kolorze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co tutaj wyprawia? Dobra, minął przeciwnika, to na razie nie mogę się przyczepiać. Strzela bramkę, więc tym bardziej nie mogę się przyczepiać. Generalnie troszeczkę ryzykowny był ten dryblik na ściance. Na szczęście przeciwnik się strasznie wylał ciebie atakując. Ale jadąc na ściance masz bardzo mało do zrobienia. Możesz tylko odbić piłką od ścianki tak naprawdę. Nie masz piłki na sobie, więc masz gorszą kontrolę. No ale zadziałało to. To nie będę narzekał. Tutaj. Co się stało? Nie mogę obracać kamerą. No i czemu myszko nie działa chociaż na replayach jako ten? Powinno się dać obracać kamerą jako myszka. W sensie myszką obracać kamerą. To by było dużo lepsze. Bo znowu nie byłem w stanie zobaczyć, co się właściwie stało. Denerwujące to jest lekko. Dobra, cofamy się na bramę. Staję dalej w bramie. Tutaj nie wylot oczywiście przeciwnika. Jeszcze cały boost żyje. Który absolutnie nie był groźny. Sobie minę tego typka. On w zasadzie zrobi wrzutkę. Ale tutaj strategiczne ataki są. Zbiorę przyspieszenie, póki jest czas. Tutaj próba ground pincha, ale byliśmy, powiedzmy, że całkiem uważni. Dobra, zapierdzielamy do prawej strony. Zniszczmy go. Dobra, nie udało się go zniszczyć. To ja Freya, niech nas ciąga, to znaczy po prostu Freya, bo taki ma dick w grze. Okej. Okay. Ja sobie nie chcę dośrodkować tej piłki. Ale oni tutaj podjechali wszyscy, więc w sumie może być fajny kontratak. Freya jedzie. No taka wrzutka, że przeleciała idealnie nad bramką, ale próba była dobra. Ja kopnę bez zeskakiwania ze ścianki. Znowu się ustawię jakoś na pozycję w razie czego. Przeciwnik oddaje piłę i tutaj już trochę panika gaming jest. Każdy tam kopanina w narożniku. Ojeju! Dobra, Freya zdąży się cofnąć na szczęście. Ma trochę... Odważne uderzenie było. No i kolejna bramka. A tutaj na razie mało robię, trochę mało drużynowo mam wrażenie ten mecz przebiega. No ale jak widać, indywidualne akcje, taki fliczek i nawet nikt nie był blisko obronienia. Okej, okay. Ja sobie nadciągam followując wznowienie. Stroller jest na ściance, to ja się cofnę. Okej, okay. On zmarnował dwa flipy, oddał nam piłkę za frika, to mogłem bezpiecznie podjechać.
Zobaczmy, co to się stanie. Dobre uderzenie. Bałem się, że znowu będzie kontratak po jakimś niefortunnym 50. To było strasznie takie jakieś ryzykowne. No i tracimy gola. Dobra, zobaczmy. Tutaj mam wrażenie, że ja też mogłem podjechać wcześniej, ale... Nie mam pamięci, co się stało wstecz, ale coś tu ewidentnie nie grało. Z czymś to był problem. No dobra, nie będę się cofał. Na bieżąco będę starał się komentować na nowo. Generalnie, Frejo, jak nie followujesz piłki, czyli nie jedziesz za kimś, kto robi kick-off, to napisz to na czacie. Albo need boost, czyli potrzebuje przyspieszenia przed wznowieniem, albo po lewej, po prawej. Taka wiadomość, przynajmniej będzie wiadomo, gdzie ciebie się można spodziewać. To będzie zawsze dużo większa... No fajna informacja dla teammate'a generalnie. Może ewentualnie do ciebie wtedy podać na boczek. I to naprawdę dużo pomoże. Ja sobie podlecę, bo bałem się, że on podleci, a byłem pierwszy. Tutaj jakieś paniczne wybicia. Frejo wleciał do piłki i ten wylot absolutnie nic nie mógł wnieść znowu. Bo leciał w kierunku ściany bocznej. Okej. Dobra, wrzućmy. Niestety przeciwnicy wybili. Dobra, mam nadzieję, że Frejo to zostawi i ja to podjadę. Okej. Ładnie sobie wybija. Może się wyleje? Nie wylał się. Dobra, jakoś to idzie, ale to spotkanie jakieś takie wymagające się zrobiło. Jeszcze 30 sekund grania na klawie, jeżeli nie strzelimy bramy. Dobra, Frejo nadciąga na ścianę boczną. Wiedziałem, że to się tak skończy. Dobra. Tracimy gola, także tym bardziej teraz Padzik wjeżdża na rejony. Tak strasznie, przez to, że Frejo był w tym narożniku, to teammate nie mógł wyjechać do piłki, bo jeszcze by się zderzyli, ktoś by tam... No było to bezużyteczne. Cofnięcie się na długi słupek byłoby idealnym rozwiązaniem, dzięki czemu z lepszej pozycji teammate mógłby wyskoczyć po prostu. Dobra, zaatakujmy teraz potężnie. Okej. Znowu takie, wracanie się pod piłką, że teammate nie może zaatakować mając lepszą pozycję. Okej, dobra. Ja sobie wezmę to. Oj. Dobra, przebiję to, wybiję. Nie ma co tutaj oddawać piłki. Spróbuję zaraz też potryhardować na szybko, tylko... Fajnie by było teraz mieć piłkę przy sobie, abym mógł więcej podziałać. Zrobić większą różnicę. Nie wierzę, że dobre wybicie. Dobra. Rozgrzewam palce. Najgorsze jest to, jak przychodzę do pada i nie mam możliwości dostania piłki, bo każdy gra indywidualnie. Ale dobra, teraz poleci szybki tryhard, to może jeszcze się strzeli dwie bramy. Okej, okay. Mam wznowienie. O nie, nie mam tu zbindowanego! Errola, więc chciałem zrobić speed flipa, a nie mam binda. Masakra, okej. Okay. Dobra, mam to. Powinien być gol. Ale nie będzie. Nie. Dobra, przegrywamy. Najgorzej na świecie. No nic nie pomogło, jak widać. Dobra, wychodzimy z tego Hall of Shame. Wychodzimy do menu. Niestety dwa paladiny to było za dużo na tym spotkaniu. Pozdrawiam moda Freya. Dobra, kolejne spotkanie. Krecik Magi w teamie. Jest szybka zmiana. Z racji, że przegraliśmy spotkanie, to o pół minuty proponuję przesunąć czas na przejście napada. Dobra, Krecik na sam strzał. Na sam start zdobywa bramkę. Ale od teraz, jak będzie półtorej minuty i nie wygrywamy, to będę przechodził na kontroler. Jak będziemy przegrywali... będą 3 minuty do końca, to też już będę przychodził na kontroler. Żeby już za dużo nie przegrywać w tej serii. Dobra, zniszczmy rywala. Krecik ma dzięki temu sporo czasu. Zobaczymy, jak zaatakuje. Dobra, ładny fliczek, akurat tym razem obronili. No ja kopnę sobie, może nie obronią. On chyba w ogóle pada mu wyłączyło i tak dalej. Mały Miki ponownie pozdrawia widzów, dlatego tutaj macie pozdrowienia wszyscy.
Nie wiem, on przez chwilę się nie ruszał, ale i tak mam wrażenie, żeby nie obronił. Dobra, jedziemy na piłę. Ten meczek już przebiega lepiej. Zgodnie z planem. Sobie pojadę na prawo. Zbiorę przyspieszenie. Grecik nam napisał, że potrzebuje przyspieszenia, ale to po prostu sobie poasekurujemy. Jakby się coś dziwnego działo. I Chrisu również pozdrawia widzów. Także macie dzisiaj dużo pozdrowień, mega. Dobra. Grecik pewnie do niego... Czy jeden przeciwnik wyszedł? Nie wiem, co zrobić w tej sytuacji. Napierdzielać na padzie jakieś reseciki, żeby było śmiesznie? Nie wiem, bo mecz generalnie taki do wycięcia trochę. Czy ja próbowałem zrobić air dribble bumpa na klawie, przez to, że Bruce jest na czacie? W sumie to tak. Ale no, nie no, chyba serio, ten mecznik będzie do wycięcia od teraz. A ja sobie przejdę na pada i porobię klipki. Kuksir pinch, kurczę ten. Bang, brameczka. Prawie. Dobra, spotkanie się zakończyło. Przeciwnicy się na szczęście poddali. Wiecie co, zagrałem jeszcze jedną z Grecikiem, bo nie zaliczyłbym tego jako spotkanie pełne. Dobra, o kurde, bo pada trzymam. A ja muszę grać na klawie. Dobra, sorry tutaj. Sorry, Greciku. Ale niestety pukałem sobie w pada. Już teraz nadrabiamy wszystko. Kolejni przeciwnicy, no nie będę czytał ich ników. Laka i Glano. Powiedzmy w ten sposób. Sobie przyjmiemy piłkę. Mam nadzieję, że ci nie wyjdą tak szybko. Chociaż w sumie to też jest spoko. Ale jakby razem wyszle. Nie tak, że jeden opuści spotkanie, a ziomek gra potem w pojedynkę. Bo to jest marnowanie czasu w tym momencie. Ja to uda mi się obronić. Grecik nadciąga. Zobaczmy, co zrobi ciekawego. Ładnie omija przeciwników. Nie powiem, że nie. Liczyłem, że nie trafi w piłę. Tak mi to wyglądało, ale trafił. To niestety nie będzie bezpośrednio bramy. Grecik na wstecznym ciśnie. Złomka się naoglądał. Przyjmijmy piłkę. Grecik sobie ją weźmie teraz. Poczekam tutaj, bo nie ma żadnego zagrożenia. Okej, ten postanowił kopnąć piłkę w ścianę. Ten wyleciał i jest pusta bramka, jakby był szybko dodany strzał. No dobra, nie będzie gola. Ja sobie kopnę, podbiję i uciekam, żeby Grecik mógł tam podjechać. Natomiast Grecik wybrał przyspieszenie. Okej. Dobra, teraz standardowo jak najdalej od tego cornera, żeby zwiększyć szansę na to, że się nie wywalimy. Grecik. No dobra, powiedzmy, że nic się nie stało. Nie wiem, co chciałem zrobić, w sensie miałem tak dużo do zrobienia, a przez to, że nie mam umiejętności, to tak mało z tego wyszło. Za 5 sekund przejdziemy na pada z nowymi zasadami zgodnie z nowymi zasadami. I zobaczymy, jak nam wtedy pójdzie, bo zaczęliśmy przegrywać. Teraz już bardziej takie jakby bezpieczne wymagania bierzemy. Dobra, Grecik jedzie na pełnej. Mam nadzieję, że samobuja zaraz nie właduje. Dobra, biorę pada w łapy. Jedziemy z tym. Jedziemy z koksem na pełnej. Grecik niestety nie trafił. Mam piłkę na dachu. Flick nie pykł, ale powiedzmy, że nic się złego nie stało. Nie skontrowali przynajmniej. Zobaczmy. A tutaj są pozdrowienia dla Misto oraz Szczepana od Mistowa. No i Grecik znowu nadciąga do cornera. Nie wiem, w momencie, w sensie to jest symulacja tej rangi, to nie będziemy tak robili, ale tak naprawdę najlepiej, jakbym po prostu cały czas dostawał piłkę, jak jestem teraz na padzie. Abym mógł jakoś to ograć. Nie wiem, co ja próbuję zrobić, ale wrzucę piłę po prostu. Okej. Grecik do tego zawraca. Jedzie na wstecznym. Nie wiem, strasznie na wstecznym lubi Grecik jeździć. Już to przez ten mecz zaobserwowałem. Generalnie nie wiem, czy to wynika z tego, że half flipa nie umiesz, albo po prostu nie lubisz go robić. Czy z czego, ale na wstecznym raczej nie atakuj. To jest ciężkie i słabe. On się drewnianie czuje w ogóle.
Grecik wybija piłę. Dobra. Mniejsza. Może zrespi boosta. Dobra, zrespiło. Ja się cofnę. Grecik jest bardzo szeroko, to ja tu muszę podjechać. Mam troszeczkę... Czy ja nie mam Errola nad L1? Mam Errola, dobra. To nie wiem, jak to działa. Nie wiesz, że tracimy gola, czy nie? Dobra, nie tracimy. Ale chyba... Dobra. Jadę po tą piłę i strzelam, bo to się zaraz zakończy kolejną porażką. Najgorzej. Nie! Kurde, znowu takie skradnięcie piłki teammate'owi, to jest notoryczne. Już mnie to te drażni powoli. Ale dobra, strzelmy gola, ale to jest cały czas tak, że ja mam lepiej piłkę do zabrania? I Krecik mi wjeżdża przede mnie, ale to jest cały czas. Pozdrawienie dla Szarko. To jest tak cały czas, że mam lepszą pozycję i ktoś mi się wpierdziela, zabiera piłkę, nie mogę nic zrobić. Więc to jest na pewno negatywne. Dobra, polećmy sobie strzelić i przechodzimy już na klawiaturę. Będzie od razu lepiej. Dobra, klawiatura jest grana na nowo. Także wynik nadrobiony, można wrócić do symulacji potężnej. Chociaż nie wiem, czy to jest symulacja, bo ja jestem gorszy niż czempiony umiejętnościami mechanicznymi. Ale powiedzmy, że przynajmniej dzięki... Powrót do serii. Krecik popierdziela wzdłuż boiska, przez co ja nie mogłem pojechać. W takich sytuacjach nie jedźcie wzdłuż, tylko pozwólcie zaatakować teammate'owi i się wróćcie. Poasekurujcie. Dobra, strzelam na 3 do 1. No ale przez to, że Krecik jechał właśnie w ten sposób, zamiast się cofnąć, to ja nie mogłem, będąc na lepszej pozycji, wyjechać. Bo w ten sposób bym zostawił pustą bramkę. Pozdrowienia dla Fizrona od Tref QRL. No. Chyba nie napisał nic o tym, że nie idzie do wznowienia. Ale okej. Dobra, przebijam już piłkę. Oj. Dobra. Ja sobie zrobię strategiczne obroty. Laka tutaj ciśnie. I mamy zakończenie spotkania, 3 do 1. Zagramy jeszcze jeden meczyk. No i dobra, ostatnie spotkanie w odcinku. Gramy w teamie z Matim, który ma trochę inny nick tutaj w grze, ale... Ale powiedzmy, że jest Mati. Na samym początku... Mati ma generalnie diamenta 3, więc trochę niższą rangę od poprzednich graczy. Ale to nie jest duża różnica, zobaczmy, jak sobie będzie radził. Ja od razu nadjeżdżam. Jest pusta brama, jak to wykończę, ale nie wykończę tego. To było beznadziejne. To powinienem strzelić. Dobra. Nie wiem, co tam się za bardzo wyrabia, ale jakoś Mati daje radę. Teraz już trochę chyba za bardzo podjeżdżane było. Dobra. Wylecę, żeby nie padła brama. Kopnijmy do lewej, żeby go minąć może. Dobra, niszczmy. Jeszcze jakbym drugiego załapał, to by była taka ładna pusta bramka, ale niestety się nie udało. Ale to jest to, co wcześniej. Jeżdżenie na piłkę wzdłuż boiska zamiast zostawienie jej teammate'owi i się cofnięcie do bramy. To tutaj też Mati robi to samo co poprzednicy. No i generalnie takie strasznie wyjeżdża. I znowu, zamiast się cofnąć na bramkę, żeby mógł strzelężować bezpiecznie, to cały czas atakuje piłę. To jest na pewno duży minus. I tym nawykiem by trzeba było powalczyć trochę. No i zobaczymy, co będzie zaraz. O, tak w narożniku. Uda mi się być pierwszym, więc spoko. O, i potrzebuję przyspieszenia. No właśnie też w momencie, kiedy tak strasznie non-stop atakujecie na piłkę, to często będziecie potrzebowali przyspieszenia. Bo boost niestety nie jest nielimitowany. Dobra, strzelamy pustą bramkę, udało się. Udało się zasadzić gola. To przeciwnik zrobił z tej strony głupotę znowu, że tak nas beznadziejnie zaatakował. I co? Kick-off wygrany. Ja mu zabiorę boosta i się cofam. Fajnie, że tutaj Mati nie pojechał do cornera, tylko poczekał, aż się piłka odbije, dzięki czemu mógł łatwo bronić. Tutaj ładne trafianie w piłkę. Okej. Okay. Ja sobie poczekam, aż się piłka skozłuje. Tutaj przyjmę. Dobra. O!
Boomer niestety nie w bramę, ale okazja była bardzo dobra. Na raz na kilka na pewno wleci. Nie można powiedzieć, że nie. Okej. Okay. Przydałoby się umieć half flipa, ale nie umiem, więc na razie... Na razie się wracamy w ten sposób. PL dzik. Trochę przez środek nadjeżdża, co jest giga ryzykowne i tracimy gola. Jak jesteście po swojej stronie, starajcie się trzymać narożnika, bo takie zabieranie piłki do środka to jest proszenie się o stratę gola właśnie. Jak jest, to tak jak w piłce nożnej, nikt zawsze się mówił, żeby autów nie grać przez środek, czy tam nie podawać przez środek w obronie. Taki w rokecie jest to mega ryzykowne, bo wystarczy, że ktoś was strzelędżuje, ktoś do was podjedzie i będzie lipa. Dobra. Mati jest w tyle, to ja sobie podjadę na pełnej. Ale wylew niesamowity, a ja tego nie wykończyłem. Jeszcze Mati wleciał na pełnej. Najgorzej, musimy bronić to. Okej, udało się jakoś obrócić auto. Coś czuję, że będzie wylew straszny. Dobra, trafił w piłę. A, to też było mega ryzykowne. Dobra, nie będę próbował nic robić, kopnę. Takie strzały? Mocne uderzenie jest chyba najskuteczniejszym zagraniem, jakie zaobserwowałem teraz. Tak bardzo nic nie trzeba umieć, żeby to zrobić, a to tak dobrze działa. Nie wiem, czy przez to, że nikt się nie spodziewa? Najlepiej podawać światło bramki do swojego? No, dokładnie. Zresztą do bramkarza, jak jest krzywa murawa. Dobra. Mati sobie obił ścianę. To było strasznie ryzykowne, bo taki atak od tyłu na piłkę, jak ktoś jedzie w kierunku twojej bramki, może spowodować to, że ona bardzo mocno poleci w kierunku bramki. I to byłaby instant stracony gol, dlatego jak jesteście od tyłu, to nie challenge'ujcie. Jest poniżej minuta 30, siema Eldus. Jest poniżej minuty 30, to ja przychodzę na kontroler. Zobaczymy, co to jest zapobiegawczo. Dobra, Eldus ciśnie. Ja to sobie przejmę trochę, zagram do tyłu. Zagram do tyłu, zaraz zagram piłkę do boczku, on się wyleje. Wysoki flick, można to dobić za chwilę. Albo nie można. Dobra. Nie spojrzałem dokładnie, jak tam był ustawiony Mati, ale coś nie grało. Okej. Przebijamy piłkę, nie udało się nad przeciwnikiem przejąć, ale jest w miarę bezpiecznie. Znowu się muzyczka skończyła, co jest? Ja chyba dłużej niż myślałem ten odcinek nagrywam. Dobra, kopnijmy. On się wyleje? Nie wylał się. Nie no, nie chcę też latać na jakieś air dribble bumpy czy coś w tym stylu. Ale zaraz się okaże, że będę musiał spróbować. Okej, wykopanie piłki prosto do nas. Chyba jest pusta bramka. Przeciwnik nas bardzo fajnie kopnął. Dobra. To powinien być gol. No niestety, prejumpnął nas. Le Smurf. Dobra, wezmę to. Wykopałem specjalnie naszego, żeby nam już nie przeszkadzał. Wiem, że to było mało teamowe zagranie, ale... Taka prawda. Nie będę tutaj ściemy walił. Fajnie by było teraz nie stracić gola z tego. O nie, nie ma challenge'u. I przegralibyśmy prawie. Nie no, w takich sytuacji zawsze podjeżdżajcie do przeciwnika. Bo jak jest 0-0, on ma piłkę na dachu, to nie może nic zrobić. Wiadomo, że będzie zaraz flikował, to trzeba go jak najszybciej zaatakować, żeby mu piła spadła. No wtedy nie ma prostszej sytuacji do zaatakowania gościa, niż jak ma piłkę na dachu. Powiedzmy sobie prawdę. Dobra, ten na szczęście się wywalił. Ja sobie fliknę niestety nad poprzeczką. Dziku rozwalony, w sensie dziku, Mati. Odbijmy piłę. On się niestety nie wylał. Ja to sobie dalej zabiorę. Wyczuwam wylew. Oj, mocny wylew, dobrze, że mam nosa. Dokładnie. Już widziałem po ustawieniu, że to się wydarzy. Dobra, weźmy... Nie! Wiedziałem, że to się tak stanie, dlatego stoicie w bramce, a nie przed bramką. Jak kopnąłem tą piłkę w kierunku, zobaczyłem Matiego, to wiedziałem, że to będzie samobój. To się nie mogło inaczej skończyć. Dlatego zawsze stoicie na długim słupku albo w bramce, bo potem takie coś się będzie działo. Nie no, luzik, dobra, taktyczna przegrana na koniec odcinka. Nie wiem, co poczynić w tej sytuacji, ale mało progresujemy. Chyba będzie większy maraton odcinków niż myśleliśmy. Piękne zwieńczenie odcinka i pozdrowienia dla Kaczora. Ja pokażę jeszcze statystyki, prezentują się one właśnie w taki sposób. Dobra, to jeszcze raz dziękuję za oglądanie, elo elo.